FN42, jakie emocje ci towarzyszyły, bo chyba doping miałeś najgłośniejszy jak do tej pory. No tak, jestem miejscowym zawodnikiem, walczyłem na swojej hali, więc doping był, niósł na skrzydłach. No co, doświadczenie spoko, tym bardziej, że 4 lata temu walczyłem też na tej hali, ale niestety przegrałem, tym razem się udało. Przede wszystkim powiedzmy sobie o planie na walkę, bo jakby na początku przed galą nie ma co o tym mówić, natomiast dzisiaj już możesz, myślę, wszystkim to powiedzieć, zatem jaki był plan na tę walkę? Generalnie planu nie było, z tego względu, że przygotowywałem się pod innego zawodnika, niestety z przyczyn osobistych nie mógł zawalczyć ze mną, życzę mu wszystkiego dobrego, jesteśmy kolegami, rywal się zmienił na kilka dni przed tak naprawdę, więc flow. No to powiedzmy sobie, jakie emocje towarzyszą zawodnikowi, który ma w pewien sposób przygotowaną myśl, jak stoczyć swój pojedynek z pierwotnym rywalem w momencie, gdy zmienia się rywal, co tak naprawdę, jakie są założenia, żeby wyjść do walki? Powiem szczerze tak, że mam duże doświadczenie z ringów amatorskich, więc jadąc na zawody rangi mistrzostw Polski czy Pucharów Świata, Europy i tak dalej, na które jeżdżę, rywal co chwilę jest inny, więc generalnie tutaj nie ma czegoś takiego jak game plan, więc no tak jak powiedziałem przed chwilką, flow. Na pewno nie zdążyłeś jeszcze zamienić ani słowa z prezesem Jóźwiakiem czy Szubą. Natomiast jakie są twoje oczekiwania względem Fight Exclusive Night? No bo jednak zwycięstwo daje ci pewne prawo głosu tutaj. To gdzieś też takie moje małe, ciche marzenie było też zawalczyć na tej gali. Tak jak wspomniałem wcześniej, walczyłem na DSF-ie, co wtedy było moim marzeniem. Teraz jest FEN. Nie rozmawiałem z żadnym z prezesów, zobaczymy po gali, wszystko w swoim czasie. Jak będziesz dzisiaj świętował to zwycięstwo? Idę grzecznie do domku, ponieważ mój przyjaciel jutro organizuje roczek swojego syna, więc do domku grzecznie spać i jutro na imprezkę urodzinową. Jeżeli chodzi o twoje fizyczne obrażenia, to czy jakiekolwiek występują? Nie, nic mi nie jest. A jeszcze słówko o twoim rywalu, bo wiadomo, tak jak powiedziałeś przed chwilą, nie było planu, natomiast czy w związku z tym on w pewien sposób cię czymś zaskoczył w tym pojedynku? No był twardy, to mu trzeba przyznać, ale no udało się skończyć przed czasem w drugiej rundzie. To w tym roku jeszcze cię zobaczymy? Chciałbym sobie odpocząć, wiecie, mam ciężki sezon, ciężki rok za sobą, amatorski, teraz jeszcze ta walka, więc chciałbym sobie w końcu zrobić chwilę przerwy. Gratulujemy zwycięstwa. Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję.